Dzień dobry, Sebastian Czapliński, krótko i na temat. Dziś moim i Państwa gościem będzie Agnieszka Rybska, recenzentka książek oraz blogerka. Zapraszam serdecznie. Cześć Agnieszka. Cześć, witam. Agnieszka, powiedz mi, no wiadomo, że od wielu lat zajmujesz się recenzowaniem książek, jesteś też blogerką. No teraz ta narodowa kwarantanna wpłynęła na to, że no mamy obecnie troszeczkę więcej czasu na czytanie niż do tej pory. Powiedz mi, rzeczywiście to jest prawda, że chętnie sięgamy po te książki obecnie? Tak, jest to prawda. Ja przynajmniej widzę wśród moich znajomych, bardzo dużo osób do mnie pisze odnośnie, jakie książki polecam, wysyłają mi nawet koszyki zamówień z różnych sklepów, którą książkę mają zostawić, że chcą na przykład kupić sobie 5 z tych 10, a nawet z zagranicy znajomi się odzywają, że jakieś e-booki sobie chcą zamówić, bo mają więcej czasu, siedzą na tej kwarantannie i chcą coś poczytać. Więc tak. I to pewnie Cię cieszy, jako recenzentkę książek, ale też jako miłośniczkę książek. Tak, mnie to cieszy, bo ja chciałabym, żeby wszyscy czytali, każdy znalazł sobie jakiś swój temat, swoją tematykę do czytania i czytał. Powiedz mi, czy Ty również masz więcej czasu na czytanie niż do tej pory? Tak, mam więcej czasu, aczkolwiek, co dziwne, mniej czytam. Chyba cała ta sytuacja wpływa na mnie jednak, że nie mogę do końca się tak skupić na tych książkach. Jednak jak miałam taki rytm, szłam do pracy, wracałam, załatwiałam inne tam sprawy domowe, czy tam inne, i siadałam wieczorem, czytałam. A teraz jakoś to wszystko mi się rozlazło, że tak powiem, i mam czas, ale mniej czytam. No właśnie, no bo może przypomnijmy osobom, które gdzieś tam nie znają Cię prywatnie, a też prywatnie, zawodowo. Z drugiej strony ja miałem z Tobą tą przyjemność swego czasu robić większy materiał właśnie do tygodnika Temi. To powiedzmy, ile rzeczywiście Ty jesteś w stanie książek dziennie, nie wiem, miesięcznie, tygodniowo przeczytać, pochłonąć, no bo wiem, że tego jest dosyć sporo. To zależy też od tematyki książki. Ogólnie w zeszłym roku, jak zliczyłam sobie, to przeczytałam 116 książek. To jest bardzo duża liczba. No, więc to tak, wydaje mi się, że jest to dużo, aczkolwiek znam recenzentki, które czytają jeszcze więcej. No tylko ja też muszę to pogodzić, wiadomo, z pracą, bo pracuję na pełen etat, więc czytam sobie po godzinach czy przed snem. Jasne. Powiedz mi, w tym trudnym okresie, bo to też dlatego dzisiaj spotykamy się na tej rozmowie, żeby tutaj podpowiedzieć naszym widzom, po jakie książki najczęściej sięgamy właśnie podczas tej kwarantanny, podczas tej walki, podczas tej pandemii koronawirusa? Powiem Ci, że to zależy od osoby. Jedni pytają o kryminały, inni o jakieś lekkie książki na odstresowanie, no inni po jakieś mocno erotyczne. To jest naprawdę przeróżnie. Zależy od osoby. Nie ma znaczenia, że jest to okres teraz kwarantanny i czytamy to. Nie. Jak ktoś dawniej czytał, lubił taki gatunek książki, dalej takie czytają. Nie wierzę, że nie jesteś przygotowana. Na pewno masz kilka książek ze sobą, żeby polecić. Tak. Jak najbardziej. No przygotowałam ich kilka. Nie wiedziałam, na ile nam czasu starczy, ale tak chciałam znaleźć coś dla każdego. Więc może zacznę, tak? Mam tutaj każdą książeczkę przy sobie i każdej recenzja znajduje się u mnie na blogu, więc ja tylko o nich napomnę, żeby było wiadomo, że jest taka książka. Tu mamy Krzysztofa Bohusa, Kryminał, nowość tegoroczna. Ogólnie kryminały tego autora polskiego polecam wszystkie, tą nową serię zwłaszcza. Więc jeżeli ktoś lubi kryminały, obowiązkowo. Thrillery, też nowość tegoroczna, Stażystka. Bardzo fajny, taki kobiecy trochę thriller. Ja nie wiedziałam, kto zamordował, więc myślę, że to znaczy dobrze o tej książce. Jeżeli ktoś lubi na przykład takie obyczajówki, ale mocne, też trochę w thrillery, Karolina Wójciak. I to jest Polka, która mieszka w Kanadzie. Wszystkie jej książki polecam. Są naprawdę mocne, fajne. I teraz ma świetne promocje na swoim sklepie internetowym na e-booki. Więc idealnie dla czytelników. Też mamy taką nowość, którą polecam i nastolatkom, i ludziom dorosłym. To jest bardzo ważna książka, bo tyczy się tolerancji i różnych chorób. Taka na ten czas no istotna i myślę, że może zmienić niektórych ludzi patrzenie na świat. Polecam i to jest marcowa nowość, media rodzinne. A tutaj mam coś dla fanów takich mocnych książek erotycznych, bo wiem, że kobiety takie lubią, ale to są bardzo mocne. Tutaj pokazuję dwie, taka mafijna tutaj zawiła psychologicznie, więc dla fanów dark erotyków tak zwanych polecam. No i czas na coś lżejszego, prawda? Bo nie każdy lubi takie mocne akurat książki. Zwłaszcza w tym okresie, prawda?
Zwłaszcza w tym okresie, może ktoś się chce tak bardziej odstresować, bym powiedziała. Tu mamy sposób na Francuza. Jest to fajny romans, można się przy nim pośmiać, jest też intrygujący, więc dla każdej kobiety na odstresowanie w tym okresie myślę, że będzie idealny. A jeżeli idziemy w takie lekkie, to mamy na przykład komedię romantyczną Gosi Lisińskiej. Świetna, naprawdę przezabawna, ale też taka fajna, bo niektóre komedie, ja się obawiam, że są takie, można brzydko ująć, głupkowate. Nie, tu jest naprawdę na poziomie ta komedia. A jeszcze siedzimy teraz w domu. Tęskno nam za przyrodą, to na przykład Niezdobyta. Fajny romans i jest o himalaizmie. I tutaj autorka zrobiła świetny research, bo naprawdę i są fakty, na przykład takie istotne zdarzenia, które były w Polsce odnośnie himalaistów i też przygotowania do wypraw. To jest pierwszy tom. Drugi wychodzi w maju, już czytałam. Jeszcze lepszy niż jedynka, muszę przyznać. I jeszcze jedno z takich lżejszych może, mafia, ale taka, jak wiemy, te mafijne teraz w tych czasach są bardzo ostre. A tu mamy romans mafijny, który właśnie nie jest dark erotykiem, tylko właśnie typowo romansem Serce gangstera. Tak jak tytuł, taki jest środek. Bardzo fajne. No i to są takie, myślę, taki pakiecik dobrych książek. No i jeszcze ewentualnie mam takie dwie przygotowane. To są książki, które emocjonalnie mogą, jak to się mówi, rozłożyć, bo ja po przeczytaniu na przykład tej nie mogłam spać. Czyli zniszczy mnie, tak? Tak, może zniszczyć, jeżeli przypadnie do gustu taka tematyka. Naprawdę czekam na drugi tom, ale nie są to łatwe książki, ale bardzo dobre. Naprawdę bardzo dobre. I drugi tytuł to... możesz powiedzieć, bo... Nie, bo tak, jeżeli... Tu jest Zniszcz mnie, a tu jest Lilianna. To też jest pierwszy tom. Jasne. Tom, o ile się kończy, także można nie czytać jakby drugiego, oczywiście zachęcam. To z kolei ta, no drugi tom ja po prostu czekam, bo jestem przerażona, co tam może być. Więc myślę, że to taki pakiecik książek, ja bym to powiedziała, dla każdego, od mocnych po lekkie, na najbliższy czas. Jak będzie dłużej, chociaż żeby nie było dłużej tej kwarantanny, to możemy przygotować kolejny pakiet. A właśnie powiedz mi, Agnieszka, jak to wygląda właśnie z książkami takimi w klimacie właśnie katastroficznym, w sensie gdzieś tam bazujące na ludzkiej tragedii, na emocjach i tak dalej. My teoretycznie powinniśmy w ciągu, w tym czasie, kiedy właśnie zmagamy się z koronawirusem, sięgać po takie tytuły, czy raczej właśnie to nie jest skazane, bo być może no, jeszcze bardziej się dobijemy w tym wszystkim? Czyli dla mnie to nie ma znaczenia, bo ja lubię takie i takie. Lubię po lekkiej przeczytać mocno. Aczkolwiek jak rozmawiałam ze znajomymi, którzy czytają, faktycznie mówią, że woleliby teraz poczytać takie lżejsze, albo jak to mówią, w dzień czytają ciężką, a przed spaniem coś lekkiego, no bo jednak wiadomo, tak jak i film, tak i książka, to co przeczytamy przed snem też bazuje jednak na to, jak śpimy później i co nam się śni. Zgadza się. Powiedz mi, bo to też warto podkreślić, ewentualnie dopytać Ciebie jako fachowca w tej branży, że czy wydawnictwa przygotowały właśnie na czas koronawirusa jakieś takie specjalne promocje dla swoich czytelników? Tak, jest bardzo dużo, szczerze powiedziawszy, promocji. Każde wydawnictwo, jeżeli czytelnik sobie wejdzie na jego stronę, przeważnie ma jakąś promocję. Jeżeli nie ma tej promocji, to na przykład trzeba wejść na tanią książkę lub Empik, też przygotowują cały czas promocje, a także na stronę autorów również przygotowali się na ten czas. Na przykład jak wiem, pracuję z wydawnictwem Editio, na stałe mam współpracę, to wiem, że mają po 40% zniżki na książki, więc to jest dużo. Tak samo wiem, że wydawnictwo Niezwykłe przygotowało też bardzo fajne różne pakiety promocyjne. Widziałam, że Skun wydawnictwo miało e-booki za złotówkę, więc naprawdę fajnie. I na przykład tu, co pokazywałam, Karolina Wójciak, u niej są e-booki od 4,90 po 12 zł, więc no rewelacyjne ceny, jeżeli ktoś chce e-booka. Wiadomo, książki też można kupować i ludzie kupują. Tak by się wydawało, że jednak boją się w czasie kwarantanny. No właśnie, o to chciałem właśnie zapytać, tak. Czy teoretycznie właśnie bardziej w kierunku, ale mimo wszystko w kierunku e-booków idziemy, tak? Obecnie, czy... Czyli czy jednak... powiem Ci, że to zależy, bo na przykład osoby, które do mnie piszą z zapytaniami o promocję, nie są to zawsze e-booki. E-booków jest, wydaje mi się, że więcej promocji, więcej możliwości, bo wydawca może od razu przesłać, prawda? A jednak tutaj jeszcze musimy doliczyć dostawę. Ale u mnie, patrząc na przykład u znajomych, dużo jednak na przykład koleżanek kupuje książki.
No bo jednak ten papier to jest papier. Ja osobiście też wolę książkę, dużo muszę czytać na e-booków, no ale papier, no to ten zapach, jednak to czytanie jest zupełnie inne. I bardzo dużo kupuję właśnie pakiet. I zostaje tak ładnie na półce wygląda. Ale no mówię, bardzo dużo u mnie koleżanek teraz kupuje książki papierowe. Jednak nie e-booki, tylko papierowe. Ale jak wiem od na przykład autorek niektórych, co rozmawiałam z nimi, to e-booki bardzo dobrze się też sprzedają w tych czasach. Jasne. Tak jak wspomnieliśmy na początku, jesteś recenzentką przecież książek, więc muszę ciebie zapytać o to, czy kwarantanna wpłynie na potencjał twórczy niektórych pisarzy, w sensie takim, że będziemy mieć no, po epidemii, po pandemii koronawirusa więcej tych książek do przeczytania, no bo ci pisarze wpadną w taki trans pisania. Powiem ci, że tak, więcej książek będziemy mieć w maju, ale nie ze względu na koniec tej pandemii, ponieważ maj miały być targi książki w Warszawie. I wtedy zawsze w okolicach targów też jest taki boom wydawniczy. Więc w maju jest strasznie dużo i naprawdę dobrych książek, bo sama patronuję 10, a to robiłam selekcję, bo chciałabym wziąć więcej, ale czasowo nie dam rady. Ale jeżeli chodzi o autorów i to, co teraz robią, piszą. Ale nie sądzę, że więcej, bo nawet właśnie jak z nimi rozmawiam, to niektórzy mają taki, mówią sami, zastój, że to wszystko na nich wpływa tak jak na moje czytanie. Niby powinna więcej, ale to wszystko, co nas otacza, nie daje nam weny, żeby tam czytać, pisać, więc nie sądzę, że to się przełoży akurat w ich wypadku na to, że nagle napiszą więcej, a nawet jak oni piszą, no to te książki są, załóżmy, dopiero za rok wydawane, więc my i tak w tym roku będziemy odczuwać to, co oni napisali, załóżmy, w zeszłym roku. A te tegoroczne, no to w przyszłym, ale nie sądzę, że to, mówię, miało jakiś wpływ, wręcz mam obawę, że przez to, że nie mogą wyjść nawet, tak jak gdzieś przejść, się odetchnąć od tego wszystkiego, to ciężko się skupić na tworzeniu jakiejś historii. A istnieje, nie wiem, czy obawa, czy nie obawa, ale mimo wszystko muszę cię o to zapytać, że książek właśnie poświęconych koronawirusowi pojawi się sporo. Mówimy o takim wodku koronawirusa w tle. Powiem ci, obawiam się tego, ale wiem, że już jedno wydawnictwo, może nie będę mówić, które wydało już chyba tydzień temu lub dwa taką książkę. Całkowita wiedza o koronawirusie. Nie wiem, skąd już wiedzą do przodu wszystko na ten temat, jak widać na po świecie, że my tego nie wiemy, ale no chcieli się wstrzelić i mieć łatwy zysk, jak dla mnie, no bo to tak trochę nie bardzo. I już jest więc książka o koronawirusie wydana tydzień albo dwa temu. Może jasne, powinniśmy wszyscy przeczytać i lekarze i wiedzielibyśmy praktycznie, o co w tym wszystkim chodzi. Dokładnie. Agnieszka, słuchaj, na samo zakończenie chciałem cię poprosić o takie 2-3 zdania dla naszych słuchaczy, dla osób, które oglądają dzisiaj to wideo, żeby tak ich zachęcić. Sięgnijmy w tym czasie do książek, bo być może ktoś, kto nas dzisiaj ogląda, tak naprawdę książki nie miał przez ostatni rok, 2-3 lata wstecz, prawda? A teraz rzeczywiście ma tą chwilę, gdzie do tej książki może zaglądnąć. Czyli po pierwsze, kto czyta książki, żyje podwójnie. Jeżeli chcemy się oderwać od tej szarej codzienności, tych wszystkich problemów, no to jedyne wyjście książka. Nie dość, że pobudzimy wyobraźnię, wzbogacimy swoje słownictwo, no to po prostu poczujemy się lepiej. Więc czytajcie. I za to ci bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem była Agnieszka Rybska, recenzentka książek z Tarnowa oraz blogerka. Dziękuję ci, Agnieszko, jeszcze raz. Również dziękuję za zaproszenie.